Dobry widzowie i kupujący, z tej strony Maciek z firmy Mafkar, wieloletni przyjaciel Jasona z Tejtama, dlatego też mam dzisiaj dla Was no klasyka, to naprawdę klasyka, trzeba przyznać, BMW serii 7, zwane modelowo E38 w jedynym słusznym silniku, czyli V8. No bo jeszcze oczywiście w tym modelu występowały silniki R6, takie jak na przykład 2.8. Oczywiście jest to automat i jest to największe auto oferowane w gamie w tamtych latach przez BMW. Chyba do tych czasów, bo teraz wymyślili jakiegoś większego suwa od swojej siódemy. Wóz z 99 roku, 3,5 litra, 238 koni, jak się nie mylę. I co przede wszystkim bardzo ważne, ładnie utrzymany i cały czas rosnący w cenę. Przebieg jeszcze Wam powiem od razu, żeby nie było, jest to 391 tysięcy, prawie 400, ale wóz ma 25 lat, jest to jednak limuzyna z dużym silnikiem, to ktoś tym jeździł, jakby robił dwie dychy rocznie, powiedzcie sobie łatwo, to by miała 500. Tak nieładnie się tutaj gwarą wypowiadając, a wóz ewidentnie robił coś koło 17-16 tysięcy rocznie, więc według mnie jak najbardziej akceptowalny przebieg. No i powiem Wam szczerze, jeżeli chcecie kupić taki samochód z Niemiec z przebiegiem realnym 200 tysięcy, mało osób już w Polsce będzie chciało zapłacić za BMW 7 40-50 tysięcy, bo tak te samochody już zyskały taką wartość kolekcjonerską bardzo w Niemczech, zwłaszcza już nawet jak ktoś szuka E36, w Polsce zdrożały, w Niemczech już w ogóle, a już nie mówię o tych starszych modelach. A czemu to zdrożało? Pierwsze, no wygląda świetnie, ta linia jest, powiem Wam, przepiękna. Faceci uwielbiają takie kształty, bo byłem takie bardziej prostokątne, powiem, mi też się bardzo podoba. Tak jak teraz, wiecie, dużo jest takich amerykańskich samochodów i wszystkie są raczej z takim twardym, prostokątnym przodem. Challengery, Mustangi, wszystko się zajebiście sprzedaje, bo ludzie to lubią. Kobiety raczej, tak z takich badań wynika, że wybieram auta mniejsze i bardziej okrągłe. A konkurencja wtedy w tamtych czasach S-klasa i Audi A8 były bardziej takimi samochodami pozaokrąglanymi. BMW sprawiało wrażenie wozu bardziej takiego sportowego. Według mnie, ale oczywiście każdy ma swoje podejście. No i myślę, że do jakiś plus do sprzedaży tych pojazdów przyniosło to, że zagrał ten wóz też w filmie. Tak się zaśmiałem na początku, że jestem wieloletnim przyjacielem Jasona Stathama i wstawił mi tą piękną BMW do sprzedania. To tak, wóz grał w pierwszym transporterze i bardzo wtedy też dużo osób się w nim zakochało, bo nie był jeszcze wtedy tak znany i tak często spotykany na rynku. Chyba film był z 2001 czy 2002 roku, no to jeszcze tą limuzynę produkowali. Co mogę jeszcze o niej Wam powiedzieć? No tak, wielka bryka z ciekawym wyposażeniem. Mamy 99 rok, a tutaj to dłużej nie brakuje do szczęścia. Elektrycznie otwierana tylnia klapa, czujniki parkowania, roletki w tylnych szybach, nawet w tych małych trójkątach. Z przodu mamy ksenony i chyba jeszcze przeciwmgielne. Felgi, jak widzicie, są to 16 oryginały na wielkich, bąblastych oponach. Trochę się nim przejechałem, naprawdę jedzie się komfortowo. A przede wszystkim co? No, najważniejsza rzecz jest pod maską, czyli V8. No, to jest jedyny, tak naprawdę, można powiedzieć, słuszny silnik do tych pojazdów, bo on daje jakiś tam komfort przyspieszania i przede wszystkim niezawodny dźwięk. Co jeszcze warto dodać, wóz nie był rozbity, sprawdziłem daty, lampy są obydwie z tego samego roku, maska jest też również w oryginale. Jakieś minimalne poprawki lakierniczne ten wóz oczywiście miał, bo jest to jednak 25-letnie BMW, ale nie jest to żaden złom, bo on w sumie przejechał niedawno z Niemiec, a tak to nikt by go tam nie trzymał, udało się go tu wyrwać, więc teraz będzie mógł się ktoś nim nacieszyć w Polsce. Technicznie jest naprawdę fajna, bez zarzutu, spójrzcie jakie ładne opony, klocki tarcze też w porządku. No i wydaje mi się, że będzie lepsza od tych, co są w kraju. W kraju to już jest dużo takich pokombinowanych, z pozmienianymi felgami, z pozabieranymi katalizatorami, z pozakładanym LPG. A takie rzeczy niby 5 lat temu były fajne, a teraz nie są zbyt dobrym atutem, aby podnieść wartość tych pojazdów z czasem. Czy coś jeszcze mam powiedzieć? No tyle, o wyglądzie powiedziałem, dla mnie świetny, naprawdę czuć, że to jest limo.
technicznych spraw Wam wspomniałem, więc przejdę sobie może do zdjęć i do środka. Dobra, moi mili, nagrałem zatem tę książkę serwisową, proszę. Już Wam to pokazuję, no wiadomo, oczywiście te wpisy są sprzed wielu, wielu lat, ale dość długo był serwisowany do BMW, może i nawet dalej, że tylko jak Wam mówię, często tutaj nie zawsze wbijają wszyscy do książki serwisowej wpisy. Jak widać, ostatni jest przy 237, a teraz tutaj mamy 391, praktycznie 392, bo niewiele kilometrów brakuje. Proszę, wrzucę sobie to do schoweczka i pokażę Wam wnętrze. Widzicie, jak się płynnie otwiera, powinien się jeszcze ładnie otworzyć, ale oczywiście ten amortyzator się troszkę zużył. Ale można sobie to wymienić, mieć bardzo fajne otwieranie pojazdu. Powiem Wam tak, no jak na zewnątrz za dużo się nie działo, zapomniałem się wspomnieć o szyberdachu. Tak to we środku naprawdę ktoś nie oszczędzał. Proszę, tutaj macie fotel kierowcy, z tyłu też również miejsce na kubeczki, znaczy kierowcy pasażera. I już Wam opowiadam, co mamy lepszego niż wydaje mi się byłoby w standardzie. Oczywiście tu dwa schowki pod łokietniku, znaczy takie przedziałki i tu kolejne schoweczki. Proszę, tu kolejne, popielniczka i miejsce, a nie, to powinno miejsce na kubek, jednak popielniczka to jest chyba, tak, to jest to. A tutaj macie kolejny schoweczek, jeszcze jeden. Oczywiście przekładnia, czy tam wybiera go zmiany kierunku jazdy, klimatyzacja automatyczna, dwustrefowa. I co z fajnych jest rzeczy, prawdziwe masujące fotele i działają. Nie jest to jak w Citroenie, że po prostu chodzi Wam to wypychanie od lędźwi, tylko tutaj też również czuć, że od gdzie całe siedzisko pracuje, pracuje również na nogi i na plecy. Bardzo fajna rzecz, dlatego też się nie dziwię, że ktoś tym autem robił kilometry wygodnie. Radio oczywiście fabryczne, sprawne i nawet takie radio ma nawigację i zmieniarkę na płyty CD. Chyba tutaj się wejdzie w menu, proszę. Macie CD, oczywiście bajer z BM-ki, że musicie sobie ustawić, jakie powietrze ma lecieć z tych nawiewów, ciepłe czy zimne, żeby Was to nie po prostu nie nużyło w nocy, gdzie jesteście śpiący. Lusterko z fotochromem, proszę bardzo. Komputer pokładowy, liczniki. No i tutaj oczywiście sterowanie tempomatem w kierownicy i radyjkiem. Teraz pewnie ustawiłem na płytę, to się nic nie włączy. Tutaj włącznik od świateł. Spójrzcie, wóz ma 400 prawie tysięcy. Kierownica dalej z pełną fakturą. Jak widać, jakieś małe naprawdę przełamania, ale no trzeba przyznać, że BMW wtedy miała naprawdę świetną jakość. Nawet spójrzcie na ten boczek od fotela, gdzie się najczęściej zużywa, gdzie ludzie po prostu wsiadają i przesuwają się po tym, jest to zużyte. Fajny plus, bo jeszcze fotele są 100% elektryczne, góra, dół, przesuwanie nawet się zagłówek, powiem Wam, wysuwa do góry. Spójrzcie, pokażę Wam bajerek. O, proszę, bardzo fajna sprawa. No i oczywiście są nawet trzy pamięci do nich. No i tu dwa schoweczki. Ręczny w nodze, jak w Mercedesie. No i trzeba przyznać, że auto według mnie jak na 25 lat i na ten przebieg jest bardzo przyjemnie utrzymane w środku. I ktoś mi się wydaje, że jeszcze się z nim nacieszy i nawet może z niego za kilka lat zgarnąć więcej niż mi zapłacił. Proszę, tutaj jeszcze widać, jak się ładnie roletka chowa. No i cóż, o wozie to by było wszystko. Oczywiście, jeżeli film mój Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę lub subskrypcję. Macie jakieś pytania, to komentarz lub moje media społecznościowe. I pamiętajcie, że wszystkie auta u mnie są opłacone, co tutaj jest ważne przy tej BMC, bo akcyzy na pewno będzie około 3-4 tysięcy, więc to już zostaje po mojej stronie, klient tego nie traci. Niestety gwarancji nie mogę do niej wystawić, bo jest powyżej 25 lat, więc nie da się jak z tym zmieścić. No i cóż... Pamiętajcie, że nie macie tego samochodu, jak dostarczyć do domu w rozsądnych pieniądzach, przywiozę go na lawecie i również w nieszczególnych przypadkach mogę dla kogoś go zarejestrować. Jeszcze ostatnia kwestia, jeżeli samochód mi się sprzedał, a szukacie czegoś podobnego, to mogę Wam oczywiście poszukać go na zamówienie. To by było na tyle, pozdrawiam, cześć.